Siema mordeczki, witam was pięknie na dzisiejszym filmie. Ja jestem Frizz, a to jest odcinek z trampoliny. Dzisiaj będziemy do niej nasypywać kulki, a później skakać z tego balkonu. Dokładnie tak, więc słuchajcie, jeśli jesteście nowi na kanale, subskrybujcie kanał, klikajcie w czerwony przycisk do subskrypcji i bądźcie na bieżąco. Wow! A ja idę po kulki, zostawiajcie łapy w górę, jak chcecie więcej odcinków z trampoliny, bo to już jest drugi odcinek właśnie z tą trampą. Ostatnio rzucaliśmy na nią z dachu rzeczy, a dzisiaj będziemy skakać też bardzo wysoka, po prostu do wypełnienia trampoliny piłkami. Tymi piłkami, którymi robimy pranka ostatnio. Dokładnie tymi samymi. Dobra, chodźmy po piłkę. Słuchajcie, lecimy z workami. Wow, Mike, ty dasz taki worek wziąć? Dawaj. Wow. Mamy 12 ponad worków, łącznie ponad 12 tysięcy piłek, kulek do przeniesienia. No tego jest mega dużo, ale będzie się, to będzie jeden z fajniejszych odcinków. Zostawiajcie łapy w górę. Jak będzie pod tym odcinkiem chociaż 70 tysięcy łap, to myślę, że pokuszę się o zrobienie kolejnej trampoliny wypełnionej czymś innym. Więc zostawiajcie łapy, będę bardzo wdzięczny, a my lecimy po kolejne worki. Ponad 12, a w każdym takim jest no około 1000 piłek. Ostatnie dwa worki, nice, mamy wszystko. Idziemy wsypywać do trampy to. Dobra, więc słuchajcie, teraz wrzucamy te wszystkie piłki do trampolina. Najpierw musimy w niej zamontować siatkę, bo też jeszcze tego nie ma. Wow, byku, trochę lipa. Mamy tutaj lawinę piłek. A co najgorsze, z tej strony też poszło. W ogóle widzieliście, że ten karton jest cały pełen mrówek? Wszędzie są mrówki. O co chodzi? Co jest grane, pa? To dawajcie, wrzucajcie te piły tutaj do tego. Jedziemy, słuchajcie, po mniejszą trampę, bo się okazało, że ta jednak jest za duża. Mamy 12 tysięcy piłek i ona... I to się wydaje dużo? Wypełniłyby ją pewnie dotąd, a my chcemy, żeby była pełna trampa, nie? Będzie fajnie, dlatego lecimy trąba, chodź ze mną i Piotrullo, lecimy w takim składzie. Tu jesteśmy w naszym ulubionym sklepie. Mamy skarpetki? Bo my tu wpadamy i kupujemy coś, czego nie potrzebujemy. Tak, znaczy tak jest, a jesteśmy tutaj już chyba, nie wiem, 50 raz w tym tygodniu. Ej, czekaj, bo to było na strefie fit, to tutaj gdzieś. Tutaj się trzeba pytać pani o trampę. O, może spotkamy panią Sylwię. O, byłoby dosyć zabawne. O, chłopie, nie da się jeździć. Chłopie, tym się nie da jeździć, jak to skręci, to już się nie da odkręcić, serio. Co teraz? Ej, serio, jesteśmy w tym sklepie, to drugi dzień. To jest nieprawdopodobne. Dobra, jest trampolina nowa, krzywu złożył. Bierzemy ją trąba, dawaj, lecimy. No i ona to będzie słuchajcie. Wow! To było unpredictable, man. No, ta trampolina będzie totalnym kozakiem. Ona będzie wypełniona na maksa tymi piłkami. A w ogóle patrzcie, tam jest trampolina z ostatniego odcinka, co zostaliśmy z dachu rzeczy. I to z tego dachu nad nami. Patrzcie, tam, z samej góry. To jest 10 metrów, z 10 metrów rzucaliśmy rzeczy. Ostatnio jak zrzucaliśmy te rzeczy, to było kozacko i jarałem się strasznie. Ale chyba jeszcze bardziej się jaram dzisiaj, że będziemy skakać z tej trampy. Niesamowite. Ej, w ogóle wydaje mi się, że nawet połowy tych piłek nie zużyjemy. Jest tak dużo, a ta trampolina jest tak mimo wszystko nie taka duża. Jak kto skacze z nami, bo ja z tobą na pewno skaczemy, skaczecie. Ja też, ja na pewno, no. Salto. Ej, Krzychu, robisz salto? Nie wiem, trochę... Zobaczmy. Nie wiem. Patrz, Krzychu lec inżynierowski. No. Cicho, Krzychu, mam! O, złapam! Dał radę! Tych piłek jest ewidentnie za dużo. Ile tu jest worków jeszcze? Mam pierwszy karton, ale czekam na resztę, słuchajcie. Żeby wszyscy byli przy pierwszym rzuceniu piłek. Ej, ktoś już rzucił pierwszą piłkę. To nie fair. No, ja. Dawajcie, pierwsze rzucenie, Krzychu. Oj, zobaczcie, pierwsze rzucenie piłek! Wow. Wow, man! Wow! Totalny kozak, ale się będzie tego dobrze leciało. Idealnie. Ciekawy jestem, jak będziemy stąd wychodzili. No przecież te piłki się wysypią wszystkie. Dasz radę, Krzychu. Dawaj, zobaczymy. Dasz radę! Ale Krzychu, Krzychu, będzie wrzucać tego. Krzychu, worek. Wow. To chodzi. Krzychu. 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 Wow, patrz jak się nabiło. Wow. Nice. Oni... Będą takie skoki na to, że to jest totalny... Blender! Nie rzucaj do mnie piłkami. Nie rzucaj do mnie. Będzie idealnie. Mamy jeszcze dwa worki. Zawsze chciałem skoczyć coś takiego. Ja pierwszy skaczę. Hej, ale to wygląda dobrze. Gdzie tak chcę skoczyć. Dawaj! Podaj mi. Wow! Nie, wow! Zagrywałeś to? Tak. Oh man. Dobra, ready? Ej, co się stanie? Obstawiajcie. Czy piłki wylecą, czy nie? Ja nie wylecą, zanurzysz się i znikniesz. Ja mówię, że wyskoczą. Dobra, lecimy. 3, 2, 1. Oh!
to jest przerąbane. Nie da się ruszać w tym. To trzyma nogi. Muszę tyłem. Nie! Weź, 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 weź! Zamek zapinaj! Zamek! No nie, nie pas, najlepszy pomysł. Jest git! Jest git, pech! Teraz jest git, idealnie żeby skoczyć. Dobra, trąba dawaj, leć do góry i ze sobą. Macie klucze? Kurde, wąska ta barierka jest. Wąska. Weźcie jest pech, go, nie? Trzymajcie jakoś czy coś. Na ty, czekaj na dobry wiatr! A czemu tego materaca tu nie rozłożyliście? Weźcie go, trzymajcie przynajmniej. Musisz teraz skoczyć. No tak. Wow! Ale totalny kozak, ale leciałem tak długo, że szło. A ja do tą w kij leciałem. Skacz tam do ciebie. Nie. Jak zniknął. Jak zniknął to. Gościu zniknął. Ale jak romantycznie, chłopaki, jeszcze zaraz się złapcie. Odstawmy tu drabinę. O, zobacz to! Dobra. I drabinę tutaj, czekaj. I drabinę, nie, trzymaj to, trzymaj to! Trzymaj trąba. A kto będzie potem mi trzymał? Czekaj, bo mi się wrzyna w jajka. Tą drabinę? Czekaj. O. Ty jesteś wyższy, to będzie łatwiej wyjść. O nie! Git. Jest! Noga wyciągnięta. Wyszliśmy! Ale skacze się tak fajnie, no. Jest taki fan jak leci, masakra. Dawaj ten bieg. Ej, coś, coś, czuję, że on coś źle zrobi, nie? Jak go... Jesteś mi potrzebny. Jak go znam, to będzie zły skok. No dawaj. Do zobaczenia. Na pogrzebie. Wyleciałem piłki! Patrz, nie ma go, utknął. Zarąbiste. Totalny kozak, serio, masakra. Nice, tak się skacze, zarąbiste to sok. O, teraz ja lecę. Krzyku, 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 no. Maybe salto. Może, może, zobaczymy jak u góry będzie. Salta z tego nie zrobię. Jest za mała trampolina. Muszę nogi, nogi mi polecą do tyłu i uderzę w szybę. Jak ty przejdziesz, Mike? Że on spadnie zaraz. Ale dla niego to jest 3 razy wyżej, nie? Więc ja się nie dziwię, że ci boi. Nie, no gadaliśmy o tym, to dla nas jest wyżej. Jak kameleon zmienił kolor totalnie, no. Ej, jaki on jest zmęczony, pa! No, serce mi tak bije. Ja. Straszony bardziej jest mi się. Straszny było, Mike? On miał taką minę, jakby miał umrzeć. Naprawdę. On krzyczał nie dlatego, że mu się udało, tylko chciał, bo prawie umarł. 3, 4. Oh my god. No, bierz go, bierz go. Fajnie, a gdzie na piłkę nie wpada. Chodź, Majka, jak już raz skoczyłeś? Pół raz skoczył, to ja też musiałem. Dobra, Krzychu, gotowy? Czy robisz tam kurzo? No to dawaj! Krzychu! 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 Dawaj! Krzychu! 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 Ale boję się, że mogę spać na te słupki, nie? To jest najgorsze. No bez dobra, błędu. Pozdrawiam wszystkich. Jak wbijajcie na Instagram poczciwy Krzychu. Tak, followujcie poczciwy Krzychu. Patrzcie na Instagram na jego czole. Jezu! Nie, no to jest masakra. Krzychu! Jak wygrasz, to woda zwycięzcy dla ciebie. K.O. Kask zwycięzcy! Ej, skacze stąd. Kask zwycięzcy! Nie, nie, ja skacze stąd i ja mam kask zwycięzcy. No, dobra, jak skoczysz? Dobry. Wow! Rozerwała nam się siatka. Ale mówiłem, Krzychu, dalej, mówiłem dalej. Jak się czujesz? Śmiesznie, ale to nie było wcale takie hardcore'owe. Bolą nogi, Krzychu? W ogóle nie, ale... Bo bałem się właśnie, że noga cię zaboli. Ciężko było się musisz podejść bliżej, musisz podejść bliżej jeszcze. Naprawimy siatkę i zobaczymy, czy trąba da radę. Krzychu, chodź, mam coś dla ciebie. Nowy kask. Krzychu, wręczam ci legendarny od dzisiaj kask zwycięzcy. Proszę bardzo, brawo! Krzychu, kask zwycięzcy. A teraz, słuchajcie, trąba ma szansę odzyskać ten kask i wziąć go na swoje konto.
tylko musi skoczyć. Co tu się stało? Zobacz Krzyga, zobacz, co ma Krzyga na głowie, zobacz. Kask zwycięzcy, a wiesz czemu? Zrobił bo zrobił salto stamtąd. Serio? No. BHP pełną parą. No dlatego ma kask już. A ma kask. Teraz może skakać z wyższa. Jak ma kask to git, nie? I teraz trąba walczy o kask. Jak skoczy trąba tam chce skakać stamtąd? No. Źle skończy. Skoczyć tak normalnie na nogi jest git, bo zawsze widzisz co masz pod sobą. Ale żeby się już obrócić to jest masakra, bo tracisz totalnie orientację w powietrzu. Połowa jest z tego 10 metrów około. To Mike wystarczył 9,5. Mike skoczył! Stąd, z balkonu. Bo jesteś zrobił krzywdę na dachu stojąc o solary, a masz skakać 10 metrów w dół. Idę stąd. Obejrzę na filmie to. O nie. Dzwońcie do mnie jakby trzeba było pomóc. Ja jestem podekscytowany, fan. Trzymam kciuki, trąba, to był twój pomysł. To był twój... Moim zdaniem no, trochę bliżej. Nie, bo ja wiem jak chcę skoczyć. Czekaj, dam ci ten róg w ogóle. Do ciebie bardziej. Teraz trochę. Jeszcze bardziej trochę, możesz jeszcze bardziej trochę, troszkę w prawo. Troszkę nie, jest idealnie. Dawaj trąba, jak skoczysz to kask zwycięzcy. Chyba warto, nie? To chyba warto. Jak kask zwycięzcy to normalnie byku. Kask z dachu zaraz. Wow, stary. To był niesamowity pomysł. Ale też nie jest go tak łatwo zrealizować. No ja już chyba stamtąd to bym chyba już nie skoczył. Odpuszczasz? Czekaj, bo chyba Wera idzie. Chodź pokibicować trąbie. A co on robi? No patrz. Właśnie to. Weź Mateusz, pomóż. Reakcja dziewczyn na skok trąby. Weź Mateusz. Teraz tak, Mateusz chciał znaleźć sobie dziewczynę, ale nie mógł. Teraz nie wytrzymał tego napięcia, skacz. Dobre sobie, że tam są same cały ole. Cały czas szuka, już nie będzie miał okazji. No złaś, skacz. Nie opozyj. Nie no nie, skacz, bo będę ci Mateusz, przekazać Mateusz, znajdziesz tą dziewczynę, no kiedyś znajdziesz ją. Dobra panowie i panie, czekacie na mój skok, więc muszę go wykonać. Nie ma innej. Nie no, nie rób tego. Możliwości, wow! On leciał chyba pół dnia! Co? Król! Dawaj kask! Przyjmu, dawaj kask! Co? A teraz powiedz, co cię boli! Już ty prawie w to uderzyłeś tutaj! Nie! Nie, myślę, że już wylecisz tutaj! Mateusz! Oficjalne przekazanie! Kask zwycięzcy! Brawo! Ale co on zrobił? Co nie róbcie zrobi? Tego w domu, nie róbcie tego w domu. Moi kochani, kupujemy jeszcze jakieś 60 tysięcy kulek i skaczę z tego dachu do tej dużej trampoliny. Co? Ale co chłop zrobił, jo? Kto chce sobie jeszcze skoczyć? Być może nie stamtąd, ale po prostu stąd. Mało, stanu. Ja idę, pa. Idziesz skoczyć? Nie. Ej, ale jest jeszcze... A nie, to było wyżej. Także słuchajcie, kask zwycięzcy na trąby kącie ląduje i on na razie zostaje tutaj. Znaczy, nikt mi go nie weźmie. A my tak naprawdę pokażemy wam ostatni skok Krzycha. A ja dziękuję za odcinek, zostawiajcie suby za to! Krzychu, dawaj, poczciwie Krzychu! Pięknie! Brawo dla Krzycha! Słuchajcie, subskrybujcie kanał, za dzisiejszy filmik było totalnie masakrycznie. Zostawiacie masę w górę, ponieważ jeżeli będzie 70 tysięcy, to wypełniamy tą trampolinę. Z ogórkami, musimy. Dasz radę, Karol. Kupimy dużo kulek. I ja rozpędzam się z tego dachu i skaczę do niej. Obiecał, ja nic nie mam z tym wspólnego, to są jego obietnice. Zostawiajcie łapy, jak chcecie 70 tysięcy i subskrybujcie kanał za dzisiejszą akcję, bo szalenie, hardkorowo i na maksa odjechanie, więc subskrybujcie kanał. To było żegnamy nasze marzenie, chyba pół roku no, temu ja to zawsze chciałem zrobić, zawsze. Żegnamy się, trzymajcie się mordy, do kolejnego odcinka jutro, elo!